Kraków zgotował on Gisianowi Matejce korowód z pochodniami. Wprawdzie wernisaż wystawy Jaworznickiego Stowarzyszenia Twórców Kultury równie hucznie się nie zakończył, ale wieczór należy uznać za udany. Jak co roku stowarzyszenie zaprezentowało najnowsze prace swoich twórców. Było więc ponad 70 prac, w tym malarstwo olejne, akwarele, rysunek, rzeźba, witraże i hafty. Wśród haftów można było dostrzec inspirację Kossakiem, a w malarstwie dominował pejzaż. Nie zawsze artyści się na kimś wzorują, czerpią wyłącznie ze swojej nieokiełznanej wyobraźni. Kocham Tatry, dużo chodziłam po Tatrach, zwłaszcza indywidualnie. Tam miałam swoje przeżycia, przemyślenia. Tatry są moją inspiracją i jest to główny temat mojego malarstwa. Na wystawie zaprezentowano prace olejne Urszuli Sobczak, wystawiane w ubiegłym roku na zamku w Wiśniczu. Zdobyły tam wyróżnienie, wzbudzając zachwyt kuratora wystawy. Z jakiegoż to powodu próbował wyjaśniać mentor artystów Jacek Gąsior. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego akurat wyróżnił ten obraz, a nie inny, ponieważ każdy obraz, które tutaj wiszą, każdy z tych obrazów posiada ogromny ładunek pracy, zaangażowania. I ja tutaj nie stawiam żadnego ponad innym obrazem. Pani Sobczak, notabene z domu Matejko, lubi twórczość Rosjanina Serża Marszennikowa, wystawiającego z sukcesami w Paryżu i Nowym Jorku, a uchodzącego za mistrza wysmakowanych aktów. Po raz pierwszy publikum zaskoczyła swymi obrazami nasza redakcyjna koleżanka Genowefa Frons. Sprawę potraktowała ambitnie, odwołując się do XII-wiecznej reformatorki kościoła Świętej Hildegardy z Bingen, prezentując spojrzenie tej mistyczki na kosmos i duszę. Obrazy, które przedstawiłam na dzisiejszej wystawie, są obrazami dydaktycznymi. Nie są to obrazy jakiejś wartości wielkiej artystycznej, są to moje pierwsze obrazy, które namalowałam. No, muszę przyznać, że Święta Hildegarda z Bingen zafascynowała mnie swoimi wierszami, z którymi zetknęłam się po raz pierwszy w życiu około 3 lat temu. I postanowiłam namalować obrazy. Znana z prac kawą Natalia Jankowska-Urant zdradziła, że pracuje nad obrazami malowanymi kawą z mlekiem, herbatą owocową, herbatą czarną i kakao. Powędrują one na wystawę do Warszawskiego Rosyjskiego Centrum Kultury i Sztuki. Patronat wystawy obejmie Fundacja na Rzecz Zbliżania Kultur Open Art. Mentor plastyków STK Jacek Gąsior powiedział bez ogródek o członkach jaworznickiego STK, że lubi być w ich towarzystwie. Wszyscy artyści STK to twórcy nieprofesjonalni, m.in. zootechnik, mikrobiolog, sekretarka, nawet sekserka, co temu miłemu gronu dodaje niejakiej pikanterii. Wystawę można podziwiać w Teatrze Sztuk.